Czołem, kochani. Kim był największy człowiek na świecie? W jaki sposób w ogóle można ocenić giganta wśród ludzi? Patrząc na wagę czy wzrost? Ludzie o nieproporcjonalnych kształtach często chorują i mają większe prawdopodobieństwo na przedwczesną śmierć. To właśnie dlatego lekarze ostrzegają, abyśmy odżywiali się zdrowo i dbali o swoją sylwetkę. No ale często też dochodzi do mutacji genów i człowiek rodzi się skazany na bycie bardzo wysokim lub bardzo otyłym. John Brower Minnick to najgrubszy człowiek w dziejach ludzkości. Mimo iż planowałem przedstawienie aktualnego rekordzisty w tzw. otyłości, to jest to lada wyzwanie. Powód? Spora ilość otyłych osób z rankingu zaczęła dbać o swoje zdrowie i na przykład ważący 600 kg Juan Pedro Franco przez 3 lata schudł ponad 300 kg. John Brower był Amerykaninem, który osiągnął wagę 635 kg. Dla porównania Fiat 126 zwany maluchem waży 615 kg. John w wieku 12 lat ważył 133 kg przy szacowanej wysokości 1,70 m. W wieku 22 lat miał 1,85 m i przekroczył wagę 230 kg. John bardzo szybko przybierał na wadze, aż do momentu hospitalizacji. W marcu 1978 roku w wieku 36 lat trafił do szpitala z powodu niewydolności serca i układu oddechowego. W tym roku również pobił rekord największej różnicy w wadze pomiędzy małżonkami, kiedy to poślubił żonę Janettę, która ważyła zaledwie 50 kg. Robert Schwerz, endokrynolog, który zajmował się Johnem, powiedział, że większość z jego masy to płyny, które zatrzymały się w organizmie. To dlatego jego stan był ciężki i zdiagnozowano u niego uogólniony obrzęk spowodowany gromadzeniem nadmiaru płynu pozakomórkowego. Mówi się, że w chwili przebywania w szpitalu, aby zmienić bieliznę u mężczyzny, aż 13 osób musiały go przewrócić z jednego boku na drugi. Mężczyzna został wypisany ze szpitala po 20 miesiącach i przepisano mu dietę 1200 kalorii dziennie. Niestety, ale po ponad roku potrzebował kolejnej hospitalizacji, ponieważ jego masa ciała wzrosła z 216 kg do 419 kg. Mężczyzna zmarł 10 września 1983 roku w wieku 41 lat. W chwili śmierci ważył 363 kg. Napisz w komentarzu człowiek, a w zamian przypnę ci serduszko. Robert Wadlow to najwyższy człowiek żyjący w historii naszej planety. Urodził się 22 lutego 1918 roku w Walton i podczas narodzin ważył niespełna 4 kg. Po 6 miesiącach osiągnął ciężar 14 kg, a już po roku 30 kg. W trzeciej klasie podstawówki miał ponad 2 metry wysokości i był wyższy od nauczycieli. W wieku 13 lat mierzył już 224 cm. W chwili ukończenia 18 lat urósł do 2 metrów i 54 cm. W dniu 4 lipca 1940 roku doznał on obtarcia kostki podczas występu, co doprowadziło do powstania pęcherza, który przeistoczył się w poważne zakażenie. Lekarze nie byli w stanie pomóc mężczyźnie, więc na skutek obrzęku zmarł 15 lipca 1940 roku w Manistee. Robert Wadlow w chwili śmierci osiągnął wzrost 272 cm i wagę ponad 220 kg. Zmarł w wieku 22 lat. Louis Cyr to najsilniejszy człowiek w historii świata. Jest to mężczyzna urodzony 10 października 1863 roku w Kanadzie. Z jego rekordów to m.in. podniesienie 227 kg za pomocą jednego palca oraz podniesienie blisko 2 ton w martwym ciągu. To mało prawdopodobne rekordy, lecz były prezes IFBB Ben Wader uznał Louisa za jednego z najsilniejszych ludzi, jacy kiedykolwiek żyli. Cyr pochodzi z bardzo silnej rodziny francusko-akadyjskiej, w której mógł rozwijać swoją niezwykłą siłę już w młodym wieku. Od 12 roku życia pracował zimą w obozie drzewnym, a przez resztę roku pomagał w rodzinnym gospodarstwie. Louis swoją niezwykłą siłę odkrył w młodym wieku i imponował współpracownikom swoimi wyczynami siłowymi. Chłopiec chciał naśladować praktykę siłacza Milona Scrotonu, który za dziecka nosił ciele na plecach.
Sir spróbował tej praktyki, lecz został kopnięty przez cielaka w okolice pleców. Dlatego też zaczął nosić worek z ziarnami, codziennie dodając około kilograma ziaren do worka. Louis rozpoczął swoją karierę jako 17-latek. To w tym wieku pokonał najsilniejszego człowieka Kanady, kiedy to podniósł granitowy głaz o wadze 220 kg. W 1904 roku zdrowie Louisa zaczęło podupadać. Mężczyzna schudł i ważył zaledwie 180 kg. Sir zmarł 10 listopada 1912 roku na przewlekłe zapalenie nerek. Sultan Kozen. Jest to najwyższy aktualnie żyjący człowiek na ziemi. Jest to turecki farmer, który obecnie mierzy 251 cm wzrostu, co według Księgi Rekordów Guinnessa czyni go najwyższym człowiekiem żyjącym na ziemi. Ten mężczyzna miał predyspozycję do przebicia aktualnego rekordu Roberta Wadlowa w byciu najwyższym człowiekiem wszechczasów. Jego wysoki wzrost był powodowany nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu wskutek akromegalii. Gdy uznano, iż Kozen prawdopodobnie skończy przedwczesną śmiercią, wydzielanie hormonu wzrostu zostało zahamowane przez lekarzy. Gigantyzm spowodował również u niego nowotwór w części przysadki mózgowej. Ze względu na swój niebywale wysoki wzrost jest zmuszony do poruszania się o kulach. Uważa się go za 7. najwyższego człowieka w historii. W dniu 13 listopada 2014 roku podczas Światowych Dni Rekordów Guinnessa Sultan po raz pierwszy spotkał się z najniższym człowiekiem na świecie. John Rogan. Jest to 2. najwyższy człowiek świata. Według Wikipedii jest również najwyższym Afroamerykaninem w historii. Urodził się w 1867 roku w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Był synem niewolnika Williama Rogana jako 4. z 12 dzieci. John jako dziecko bardzo szybko rosnął, a spowodowane to było gigantyzmem. Schorzenie przyczyniło się do zesztywnienia, co doprowadziło do tego, że nie mógł chodzić. Mimo iż miał ogromne problemy z chodzeniem, to znalazł sobie pracę na stacji kolejowej jako sprzedawca portretów i pocztówek. Jego rysunki podobno były bardzo ładne, lecz nie rozwijało się w tym kierunku. Jego schorzenie doprowadziło do rozpoznawalności, lecz odrzucił wszystkie oferty występów w cyrkach, karnawałach i imprezach okolicznościowych. W 1899 roku zmierzono go i wyszło, że przy wzroście 2 m i 59 cm ważył zaledwie 79 kg. Używał on wózka inwalidzkiego i zaprzęg z kóz. Wspomina się go, że był bardzo żartobliwą personą i posiadał głęboki głos. W starym artykule w prasie możemy przeczytać, iż dziadek Johna ze strony matki również był olbrzymem i wymagał większego siodła, gdy jeździł konno. Sugeruje to, że jego dziadek również zmagał się z gigantyzmem i możliwe jest dziedzictwo genetyczne.